Na nogach czterech porusza się rankiem. Południe za to na dwóch dokładnie. Wieczorem pracują mu trzy nogi. A, że koń. Witam. Drugą wiadomość. Czyli start gry jest taki sam, jak był w demówce. To nie był całkiem osobny segment, tylko trzeba to przejść jeszcze raz na nowo. Chyba. Ładnie wygląda nawet. Czy licznik będzie? Zobaczymy, jak z poziomem trudności tej gry. Może nie będzie trzeba. Równowaga, zręczność czy siła? Ostatnio w demo grałem pod siłę. Jak zauważyłeś, Witeczku, ostrze i rękojeść jest osobno, więc jak połączysz Wandera i Amazinga, to wyjdzie dwóch Polaków w temie, prawda? Nieprawda. Nie mam pojęcia. Niech zdecyduje los. Reszka siła. Orzeł Dex. Reszka siła, orzeł Dex miał być, tak? Jeden. Reszka siła, orzeł Dex. Orzeł Dex. A orzeł pojawił się... A reszka się pojawiła. Reszka siła. No to chyba to siła będzie i tyle. A może by się sprzeciwstawić losu? Zróbmy best of free. Coś czuję, że jednak Dex. No nic. On oj, robi co? Boli, no wybrałem siłę. Co robi? Oj, jak boli, oj, jak boli, nie robię. Oj, jak boli. Licznik nie trzeba, licznika. Trzeba? To odpalam. Jak mu się tak świeci pasek, to znaczy, że można go... ogłuszyć, czy co to? Dzięki. Kiedy można było go ogłuszyć? Jak ten biały pasek jest tak postrzępiony i wtedy przytrzymać lewy i to go ogłusza? A, prawy teraz trzeba, jak jest to postrzępione. O! Jakbym wiedział wcześniej o tym, to by się nie wywalił. Kurwa, gdzie ja jestem? Czemu to takie duże jest? A, i tu był sklep i od tego ziomka kupowałem... Coś kupowałem, co sprawiało, że ten boss był turbo prosty. Co ja kupowałem? O, to ścierniło elektryczności kupowałem za 251. Tymczasowo nakłada atrybut elektryczności na broń. Dobra, pokań pierwszego bossa. Nie pamiętam, jak on wyglądał, ale sobie przypomnę po pierwszym zobaczeniu. Jeszcze na pas trzeba to ogniwo elektryczności założyć. Trzeba było kupić, bo teraz stracę duszę i będzie pół. Tambur Major. Nie wiem, uprościli chyba coś te bossy w porównaniu do ostatniego czasu, pamiętam. Co jest? Za pierwszym razem, a robiłem go chyba z 3-4 razy. Jakiś turbo prosty był. Farc dostałem. Co to? Torba. Rzadkie ergo plus 5000. Sporo leveli za to będzie. Część aktywująca zdolność napędu P. Chyba, że Pinokia. Aha, skłamać trzeba. Bo mi nie wpuszczą. Ale minosu rośnie i albo co innego. No nic, jak trzeba, to trzeba. Nie kłam? Ale mnie nie wpuszczą, jak nie skłamię. Znaczy, mogę spróbować, ale zdrać swoją tożsamość, kim jesteś. Człowiekiem. Okay. Jakie chyba sprężyny reagują? A, bo skłamałem, a jak skłamie, to jakaś interakcja jest. Wow. Chyba jeszcze jednego bossa robiłem w demo, poza tym, co zrobiłem teraz. Tylko on był o wiele cięższy. Ja tak zapamiętałem. Albo mi umiejętności podskoczyły do góry. O, ale ma suknię. I'm so happy to see you. A ja jak klaun wyglądam. I've been waiting for you. Searched. Usta się ruszają, to nie jest częste w takich grach.
But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans, and that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Trzeba znaleźć Geppetto. To możesz awansować u Sofii przy pomocy Ergo. Ta? No to w siłę. I think he's in shock. Jenny is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Uka drugi strój? Patrzyłem. Fix himself in time. Ten bardziej do Pinokia pasuje. Take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Drugi strój to jakieś szaty były. Zegarek Was Księżyca przesnocony mistyczną mocą, zegarek kieszonkowy. Jego moc pozwala, nie zdążyłem doczytać. Jego moc pozwala chłopcu cofnąć się do czasu, kiedy był w szczytowej formie. O, to chyba Lina była. Ręce Legionu. Ręka Legionu to specjalny sprzęt dla lewej ręki bohatera. Każda ręka Legionu dysponuje innymi zdolnościami bojowymi. Można ją modyfikować na przeróżne sposoby. Modyfikacji można dokonywać przy użyciu maszyny rzemieślniczej węgi, coś tam. Przerób rękojeść. Ja pierdolę, o co tu chodzi? Korby jakieś. O kurwa. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 leveli w siłę. Ja pierdolę. Wejść na bulwar Elysium. Kurde, to tak wyglądało? Na pewno nie skrócili tego albo nie ułatwili, bo ja pamiętam, żeby dojść do tego Geppetta, była długa przeprawa. A to już tu praktycznie. Oj. Kiedy Bloodburn będzie? Ja wiem, po przyjeździe może Bloodburna zagramy. Kurwa, to bije. Jestem... skąd? Trzeba to skipnąć i to szybko. Do budynku. Jestem na hitka jednego. Dobra, git. Oj, pamiętam tą lokację. Próbowałem go bugować tutaj. I niżej, pamiętam, było ognisko, chyba. Gdzieś tu w okolicy ognicho. Jest ognisko za nim. Trzeba by było tam przebiec, nie dostając hita. I mam checkpoint. Ale dostanę hita. Chyba, że trzeba go zabić, żeby się ognisko stworzyło. Dobra, chuj. Gites. Jeszcze nie użyłem, chyba jeszcze mi się nie aktywowało. A to co to? Oj. Nie tykaj, kurwa. Teraz? Może się zblokuje. A ten to? Pomóż. Chociaż i ten podniosę. Amulet życia, o! Git zblokował. Nie zblokował się. No i 2000 dusz w plecy pójdzie. Nie da się jakoś przemknąć niezauważonym. Da się teraz użyć tamtego. Tylko trzeba by iść bokiem, żeby agro nie zebrać jakoś może. Odnowiły się potki. Jest checkpoint. Da się sznurem go. Oj. Nie działa. Nie, coś ułatwili. Tak mi się wydaje. To jest niemożliwe. Ja się tu męczyłem. Chyba, że ja pod siłę nie grałem, dlatego tak było. Ja się tu męczyłem, próbowałem go zbugować, na dół jakoś zagonić. Grałem pod siłę w demo?
co jest? Jak za ciężko. Ja nie mam kiedy atakować, bo on ma... O! Co? Czemu go nie dało rady powolić? Ty go robiłeś 2 godziny? Tego moba tu? No nie, no bez przesady. No nie jest może najłatwiejszy na świecie, ale 2 godziny. Dobra, to tak, to... O! O kurwa. Ja pierdolę, miałem letala. No nie mogłem... Nie mogłem... O! Nie mogłem... Kurwa... Go... pociąć. Trzeba dobrze blokować, dać mu letala i koniec. Jest martwy jak... Kracka pałka policyjna. Poka, nową broń dostałem. Skalowanie B od siły. Fajne. Można rozmontować broń obuchowa. Jakie to robi obrażenia? No gówno. Nie no, co to jest? Pałka policyjna pod siłę. Ale szybka jest za to. To jest... sporo wolniejsze, tak o połowę. O kurwa. Nie no, tragiczne to jest. Weź. A. To koniec, tu się skończyło demo. Był po tym boss i tyle. Jest Geppetto. Tylko ktoś się sra do niego. Ja się mam jak hinąć, kurwa. Oszustwo. Kurwa! Już letal leciał. A może parowaniem w twarzą po prostu go przepotuje? Nie wiem, ta walka nawet... No zapro... Ale to jest tutorial może, dlatego tak. No kurwa, ile tego? Nie no. Teraz. A pota mi wskoczyła. Ten dźwięk to była pota, która wskoczyła i bym zabił. Nie wiedziałem, co to był ten dźwięk. Ale fajnie, że nie trzeba farmić potek przynajmniej. Jakby dobrze tego konika parować, to on jest najprostszym istniejącym bossem. O tak. No. Ja nie powinienem mieć niebieskiej krwi jakiejś czy coś? Też marionetką jestem. Jak nie jestem? Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. A co, a co? O kurwa, strójosła. Idealnie. O, chociaż trochę jest nie jak Pinokio. Da się go zaatakować? Sprawdziłbym, ale wolę nie.
ale dla testu. Nie da się git. Dobrze, to zabezpieczyli, super. Aj, to jest lokacja, gdzie już był boss. To już nawet pamiętam, jak się biegło na niego skrótem. Więc szczerze powiedziawszy, najlepiej by było, jakbyś sobie usiadł przed kupnem fotela na takim i sam stwierdził. Co to, to też jest słabym testem, bo posiedzisz w sklepie ile? 5 minut? 10? A defekty mogą dopiero wyjść, jak posiedzisz po 10 godzin albo po więcej. Pamiętam cię, przyjemniaczku. Byłeś ciężki. Tak, to zajebiście. Był ciężki, trzeba było dobrze parować. Zobaczymy. Jaki to poziom trudności? Uniwersalny. Judgment. O kurwa. No nie wygląda to dobrze. A nie mam potek żadnych, co jest? On łapał, pamiętam. Był taki letal. Nie, jeszcze raz trzeba. Bez potek nie dam rady tego zrobić. Uwaga, przypominam, że jutro RDR 2 o 18. Nieprawda. A tak co jest? Powiesz od 1 do 20 tylko po... A się stępiła broń, kurwa. Oj. Broń się rozjebała. Bo się zdziwiłem, że letala nie mogę wziąć, wystosować. Powiesz od 1 do 20 po angielsku, beka. Nie, bo to za proste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, czekaj. Teraz nie jestem skupiona, ale to za proste. No, co? To nie jest ciężkie, bez przesady. A nie będę mówił. O. Kurwa, no był dodge przecież. Już HP nie mam. Nie wiem, jak się to stanęło. No i teraz? Eno, co jest? Aha, kurwa, nie zastanawiałem, co to jest to czerwone. Co jest? I trzeba by było w Bloodburnie iść duszę farmić teraz. Nie wiem, za dużo tych ciosów ma, ja nie mogę atakować. Non stop coś. Mam letala. Nie. Ten boss to chyba takie wprowadzenie i nauka parowania, żeby w późniejszych etapach było prościej. Można i tak w sumie. Kurde, no nie, no! W lewo skakałem, ale mnie capnął. Kurwa, nieładnie. Zakładając, że i tak zrobię teraz tego bossa, to może by przywołać ducha. Zobaczyć tylko, jak to wygląda. Tak raz. No bo i tak wiadomo, że już zrobię. No przywołać wsparcie. Nie? Ale czemu? Przecież i tak widać, że zrobię już teraz. Możesz, ale masz się wyjebać. Zgoda. Mam ziomeczka jakiegoś? Jest, zjawa. Ile ona go bije? Coś tam bije. To jest OP kompletnie. Teraz można go walić w plecy. Nawet letala. Nie no, ta zjawa sama go zabija. Ale to jest mechanika dla ludzi, co chcą niższy poziom trudności.
Przypominam, że ścigasz się z czasem, więc musisz... A ile czasu jest? Do której jest beta? Że mam go zrobić? Nie do 22. Nie chodzi o beta. Aha, faktycznie. O wyjazd chodzi, no tak. Ej no! Podczas rolki, podczas... Dorolowamy to. Szkoda. Licznik śmierci by się przydał? No, mógłby się przydać. Kurde, na tej klawiaturce. Co mam? To jeszcze łatwiej się paruje. Mniejszy czas reakcji jest potrzebny. Ale tego nie widać w praktyce. Niestety. Przeładowany akumulator, ergo złamanego bohatera, rdzeń i kwarc. A co to rdzeń? Ergo, rzadkie ergo? Co to rdzeń? Nie zdążyłem przeczytać. Jest, rdzeń. Kluczowa część, która może aktywować napęd P. Aktywowanie napędu P pozwala wyposażyć kwarc. Ja pierdolę. I tutaj się demo kończyło. Dalej się chyba nie dało iść, jak dobrze pamiętam. Albo powrót do hotelu może. Pytanie, czy wszystko pod siłę, czy trochę pod niebieski pasek, bo ten zielony pasek, bo wytrzymałeś to, kurde. Nie mogę hitować, ani parować bez tego. A gdzie panienka Sofia? Tu była. A jest tam. Cze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? O kurwa, sześć leveli w siłę. Dawaj, wszystko siłę. I jeszcze mamy te rdzenie. Ile to da? 5000 zużycie tego na... 5. Na drugim piętrze Geppetto czeka. O, jest Geppetto. A nie, coś... O kurwa, coś kojarzy. Tu się zaczęło robić skomplikowanie. Jakieś dziwne drzewko było. Coś pamiętam. Użyj miejsc napędu P, aby uwolnić ukryte zdolności bohatera. Umieść kwarc w miejscu napędu, aby aktywować odpowiadający mu efekt. Kolejny etap się odblokuje. Jakiś... O Jezus. Ojej. Czyli co? Większy limit, użyć ogniwa pulsu. To bardzo spoko jest. Umożliwia kolejny unik podczas wykonywania uniku. Nie. Zwiększa maksymalną liczbę naładowanych punktów baśni. Nie. Wydłuż czas dostępnego ogłuszenia. Wydłuża czas dostępnego... To też fajne. Ale chyba to najlepsze aktualnie. Ja pier... wydłuż czas ogłuszenia. Poprawa ataków baśniowego kunsztu. Śmiercionośnych ataków. A to! Śmiercionośnych ataków. Spacę. Czyli jak zaaktywowałem jakąś jedną perkę przy tym głównym napędzie, to dostaję teraz 5 tych? Muszę oba wypełnić, żeby dostać tą perkę. Oba? Aha. Jeszcze mam jeden kwarc tylko. Kuje? Co kuje? O jasny chuj! Nie patrzyłem na to. Poprawa odzyskiwania gardą. Poprawia odzyskiwanie gardą, kiedy atakujesz wrogów. Prawa ładowania ogniwa puls. O, to fajne. Ładowanie legionu podczas eliminowania przeciwników. Co to jest legion? Dobra, biorę to. To się fajne wydawało być. A nie. Wszystko chujowe. Ewentualnie to. To może coś dać na bosie, jak na przykład sekunda dłużej będzie. A muszę cokolwiek wziąć, żeby... Nie możesz? A, bo tylko jedno z danego tego. A, widzisz. O, to fajne. Ładuje baśń, kiedy wykonasz udaną gardę doskonałą. Tylko pytanie, ile ładuje? Dawaj to. I żeby przejść dalej, muszę aktywować fazę drugą. Może by to zrobić, to obstawiam, muszę jeszcze jedną perkę wziąć. Albo dwie nawet. To? Albo to. Fajne oksy. A czym jest Pinokio? Kim? Z czym? Co? No, trochę Piotr. Ten od Poe. Tak, troszkę może coś tam podobieństwa jest. Jak ja kurwa nienawidzę Poe. Dobra, i tu była ta pani, co chciała odzyskać dziecko. To już jej pomogę. Albo i nie wiem, czy to pomoc w sumie. Uświadomienie. Hej. You found her, kind one. I could sense her from miles away. Isn't my baby adorable? To marionetka. Nie będę kłamał. What's wrong, kind one? This is my baby. My sweet Elena. Did my family convince you to lie? Don't do it. That
road leads to nothing. I'm so grateful to you. No. A co? Dostanę. Fragment jasnego ergo. Plus 300? To są dwa moby. To się mi tu nie opłacało. Obstawiam, że jak zresetujemy lokację i przyjdę tu znowu, to się dowiemy, co dalej z jej losem. Było kłamać? Nie, bo kłamstwa mi w serce rozpierdalają. Ja nie mogę kłamać. A jak was okłamuję? Ja was nie okłamuję. Czasami się mylę, bo mówi, że będzie streama, nie ma, ale to jest pomyłka, nie kłamstwo. Wrócę tu za jakiś czas, bo ona mówiła, że jej łuski na oczy zachodzą, czy coś, że ona się przemienia. Drodzy mieszkańcy Kratu, fabryka została zajęta przez marionetki. Bez względu na przyczynę odpowiedzialna jest za to kompania Veniniego. Poszłoby się do kasynka przepierdolić kaskę, nie? Nie, poszłoby się FIFA odpalić i pootwierać paczek. W sumie to nawet gorsze jest niż kasyno, tak sobie myślę, bo nic z tego nie dostaniesz i karty wszystkie stracą walię. O. Zobaczymy na nim, jak zadziała. ...366, dużo. Kurwa, jak dziwnie to... Nie jestem przyzwyczajony jeszcze do nie wiem, do wszystkiego. Tylko loot useless trochę. Ale w sumie Bloodburnowi daleko do tego, żeby gdzieś w top gear souls-like'owych zajmował miejsce. Muzycznie, no to muzycznie tak. Muzycznie to bym powiedział, że chyba nawet, może nawet najlepszy. Ale tak ogólnie to... Oj, to nie. Halo. Na nogach czterech porusza się rankiem. Południe za to na dwóch dokładnie. Wieczorem pracują mu trzy nogi. A, że koń. Jeśli odgadniesz, mam pewność, że jest żyw. Nie wiem, kurwa. To będzie tak. A czemu wieczorem na trzech nogach? Nie wiem, kurwa. Dajmy prawo. O. O, klucz trójcy, a co to? Klucz trójcy dostałem, a opisem kluczy trójcy jest... Klucz zdobyty dzięki udzieleniu odpowiedzi na łamigłówkę Króla Zagadek. Zapewne coś otwiera. Święty Trójkąt stanowił tajny symbol pewnej organizacji. Plotka głosi, że właśnie to zgromadzenie miało rzeczywistą władzę nad Kratem. O. Wytłumacz mi zagadkę, bo nie rozumiem, czemu człowiek w tej zagadce był dobrą odpowiedzią. Bo było mówione, że wieczorem pracuje na trzech nogach i chodziło o walenie, a potwór nie może chyba. Nie wiem, stary, nie mam pojęcia. Tę od nogę skrypnąłem. O ja pierdolę. A to co to? Wydaje mi się, że i tak wypadałoby wrócić się od razu po Estusy pójść. Boss opcjonalny? To robimy. Idę tam. To może na jednym Estuś... Kurde, level jeszcze mógł... A. Zejdę se. Zobaczymy, jak na start to będzie wyglądało. No jeszcze skażenie jest. I to wygląda na to, że ja będę na permanentnym skażeniu. Chyba, że jest tu jakaś korba, żebym mógł zakręcić wodę, czy coś. Pokatam. Do góry. Ja pierdolę. Nie, no nie tu. Trzeba tego skażenia się. Tam jest coś po lewo. I wydaje mi się, że... Trzeba połączyć te rury. Opuścić to w dół. Kiedyś będzie trzeba zrobić przygodę z Souls-like'ami, że ja też chleję za każdą wyjebkę. I tak przejście całych Souls-like'ów. Nigdy w sumie tak nie robiłem. Ale to by... Nie wiem, czy to ma sens, bo myślę, że te streamy by się kończyły po półtorej godzinie gdzieś. Pewnie. I byłaby seria skróconych, pijackich, alkoholickich streamów. Kurwa, wieczny kac. Chociaż kaca by nie było, bo byłoby wieczne upojenie alkoholowe. Nie no, nie da się tego zrobić z tym skażeniem. Jestem zeslowowany wiecznie też. Chyba, że to jest turbo squishy. A. Coś jest nie tak. O coś tu chodzi. Musi być jakaś metoda. Skażenia dochodzi wskutek nagromadzenia obrażeń skażających. W stanie...
Skażenia, bohater stale traci punkty zdrowia. Ampułek bym musiał używać. Ty, no nie wiem. Jakoś się powinno dać to zielone odpompować. To mi nic nie da. To mnie oczyści chwilowo i potem znowu mnie zatruje, bo będę stał w tym gównie. Żeby to coś dało, to trzeba to odpompować. Jak mam to odpompować? Tu jest drabina i tam jest przycisk jakiś. Ja pierdolę, nie wiem. O, tu nie ma skażenia. Może podbinduję sobie na czwórkę ampułkę oczyszczenia. O, ampułka odporności na atrybuty. Dawaj to. No i teraz mnie nie skazuje, tylko... Ja pierdolę. Jeszcze tracę HP z poprzedniego skażenia, bo już się nie nabija nowe. Wyjebie się. Trzeba one shot próbować to do zera pociągnąć. O. Chyba jak? To skażenie. Czemu bijesz go po nogach? A jak? Gdzie go mam bić inaczej? Było dobrze wcześniej, tylko za dużo czasu straciłem latając jak pojeb wokół niego, zamiast po prostu lać go. Pano, mam ampułkę tu. Torba. Jest, ampułka, która... O, rozkład? Oraz skażenie. Dawaj, piję ją jeszcze raz. Teraz, może... Może dajcie jakiegoś... Brunecia wsadziła sobie joystick w pipkę i twerkując pokonała tego bossa... Tak, na pewno. ...z jakąś zieloną wodą i zdebedeje się garść chłopaki. Patrzles go zrobiłem. Koniec. Nie było za ciężko. O, nowa... No, głownia glewi? Glewia? Pokaż. Nowa broń. Mod siła D, ale fajne obrażenia chyba. Można to rozmontować. No. Poprzednia rękojeść, gdzie mam bezskalowanie. Do nowego ostrza. O tak. To tak. Nowy montaż broni. Ten człon, bo zadaje większe obrażenia, a zadaje ich 94. Kurwa, to jest gorsze. Jak 94? A nie, to jest ta. Dobra, pomyliłem. 130. Tak, to. A rękojeść z najlepszym skalowaniem, czyli B. Albo ta, albo ta. Pyk. I teraz podmienić to na A. To już to jest. Fajnie. Dwie bronie skipnąłeś. No i pewnie trochę poskipuje rzeczy. Bo tu nie masz tylu maćków co na Bloodburnie na przykład, bo nie każdy grał w to, bo to jest dosyć nowa gra. Więc co znajdę, to znajdę. Tam jest drabina, da się na dach wejść jakoś. O. Chyba to zagadka będzie jakaś. Albo i nie. O. O kurwa. Pierdalej. Trzeba jak i na plecy, rolki. Jak trzymam kontrol, to więcej obrażeń zadaje, czy... Bo to się ładuje jakoś. Zadałem mu 800 hit. A zobaczymy jak po prostu... W łeb 700, ale... Ta,
broń nie ma tego ładowania chyba. Chyba tak to działa. On czegoś chronił? Może zaworu, żebym to zakręcił gówno całe. Coś generalnie jest nie tak i trzeba rozgryźć co. Mam se brońkę, która ma burzę cięć niby, czyli no zwykłe moje F. Szybka szarża naprzód i wprowadzenie licznych cięć. To jest koszt, że wymagają, że muszą być trzy paski, żebym mógł tego użyć? Chyba ta, to jest taki ult. Dopiero jak będą trzy paski, to wtedy mogę tego użyć wtedy. No i to śmierdzące skażenie, jak się tego Mam wrażenie, że coś dobrego mnie czeka tam na końcu, że trzeba się przemęczyć, przejść tym gównem, ale tam coś będzie dobrego. No wypadałoby temu by zrobić, ale może tylko zerknę co tu jest. Czy warto to? Motylek. Ucieka. Wracaj. Mam cię. W sumie gówno miał. I tam dalej też chyba nic nie było za bardzo, więc ta lokacja to taka... poboczna lokacja, na końcu której nie ma niczego. Coś słyszę po prawej. Kurwa mać. I tam jest item na końcu. Biegnę tam zaraz. Za tą kulą. Oj. A ty co? Czy czeka mnie coś tam na dole? Chyba śmierć. O! Fajne nawet. O! Osioł! Nie, jakaś lisia maska. I tu jest miejsce, gdzie była chyba ta arena. Tak, więc tutaj się dostanę do tego przycisku. Może ten przycisk sprawi... albo to jest skrót zwykły. Stój. Kurde, tu jest za dużo ścieżek, jest, nie wiem, którędy mam iść. Może tędy. Tam jest winda z jakimiś chłopami, co coś czegoś chcą chyba. A, skrót kolejny po prostu. No dobra, to idę do tych chłopów, dopytam się czego chcą. Ta gra jest liniowa? No nie wiem. Chyba nigdy w żadne Souls nie grałem, co są liniowe. Chyba, żeby God of War uznać, że to Souls na najwyższym. O, cześć. Nie do ciebie przyszedłem. A nie, jednym. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? Moneybags himself, Lorenzini Venini, is inside this factory. A to Venini to pani. Myślałem, że to pan. Kurwa, to on do mnie gada. Pojebało mi się, myślałem, bo nie widzę twarzy swojej. I myślałem, że to ja gadam. Dobra, inwestycja za 500? To kupuję. Atrakcja miesiąca, posiadłość Rose. Ta książka została zakazana, znalezisko należy zgłosić miastu. Nie wiem, po co mi to, ale kupię, bo mówi, że jej okazja. Czytanie zakazanych ksiąg wiąże się z karą. Czy na pewno chcesz ją przeczytać? No. Róże kwitną w posiadłości Rose, nie znam reszty. Koniec, reporter. Kot. Tyś kurwy synu, oszukałeś mnie. So. Have you had time to read it? Tu nic nie ma. It's the first volume I wrote, so go easy. It's a shame that the original author went missing, but I fear you misunderstood this commitment. I am willing to sell my newest book for 500. No refunds, of course. That's a given. But look on the bright side. That volume of the series is not easy to acquire. Weź! O kur... Ciasno trochę jest. Ej! Próbowałem. Ja pierdolę. Nie jest wcale prostolinijna ta gra. Zastanawiam się, czy tego dużego zabić. Może być jakaś brońka z niego, więc niby można by zabić, ale... To wygląda na lokację z minibossem, bo to jest naszym minibossem, z bossem.
Boss na czacie ktoś pisał, ale tu się da wezwać normalnie kompana. A przed bossem powinien być skrót jakiś, bo zakładam, że za pierwszym razem nie zrobię. W ogóle 4000 dusz mi przepadło, bo cholera jasna. Nie odebrałem tego. A 4000 dusz to jest, są dwa levele. Alright, Benimi. Pull yourself together. O, kto to? Duty to this city. And to your own sterling reputation. Oh, easy now. Don't need to kill me. Surely we can discuss this like reasonable people. Hold on. A to Venini jest, kurwa. Dołączam się do Pulcinella, jego lokaj. Stalker was supposed to be working for me, but well, they bolted and left me to my fate. Chcę, żebym znalazł jego koleżkę. No dobra, zobaczymy, może znajdę, może nie. O, jest gejzer. Git, to dobrze, się cofnąłem przed tym bossem. Dobra, to na bossa teraz. Tylko 4100 dusz stracę. Cholera jasna, czyli tyle co z całego bossa. Nie wiem, iść po to z powrotem? A purwica, nie wiem. Mógłbym się przejść, to raczej daleko nie jest. Nie tu. Odrobisz to. No niby odrobi, ale lepiej mieć. Dobra, to chuj. No 4K to są dwa levele gdzieś. Co jest za cicho. Bioshock. Wolne ataki ma chyba. I trzeba walić w ogień. Płomień króla Fuoko. Ej, no kurde. Trzeba parować, nie można tego... Nie wiem, jeden hit, pół HP. Krasę, co jest? Tamte bossy jak mi hitowały, to ja tego... Zero estusów, wiesz? Dałem mu kilka ciosów. No, na nim trochę chyba przestaną być trzeźwi. O 7 kielonów myślę wypijecie. A czy może jak poznam jego ataki, to będzie prościej, bo... Na razie nie wiem co on, znaczy już powoli wiem, ale... No nie mogę tak, kto silniejszy, bo jest silniejszy. Chyba jak idealne pary zrobię, to on przestaje. Jest. Trzeba go naprowadzić, żeby uderzył łbem w filar i wtedy chyba ma stuna jakiegoś. Albo te plamy oleju, to jest po tym, czy nie po tym? A, te plamy oleju się podpoloją. No jest opcja go zrobić przy tej podejście. O! Ta gra jest bez rolek. Rolki masz, jak nie masz zlokowanego targetu. Dobry Deus, że na żabach cię nie podkusiło, żeby pić, bo jaja by były jak diabeł. Nie no, to była akurat dawka śmiertelna już wtedy. Nie wierzę, że istnieje na świecie osoba, co by przytomność zachowała przy 1300 szatach. Co chodzi z tym? Czy to jest jakaś mechanika, że on niszczy wszystkie pilary, jak zniszczy, to będzie rozpierdol? Może o to coś chodzi? Jeszcze jeden. Ja. Oj. Co teraz? No nic no. Chyba bez zmian. Nie no, przy tej grze to chyba nic nie grozi, tylko bardziej kulturalne napicie się. Nie, moment kiedy ja przerywam atak, żeby móc przejść w pary, trwa za długo. Dobra, chuj, trzeba było bić i po prostu przytankować to. Chciałbym, jesteś emeryt. Unikać ciosów? No staram się, ale nie znam wszystkich jeszcze ataków jego. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Tylko żeby nie była nominowana w moich paczkach. Ja wolałbym tam Mambepę dostać, przyznam. Ale wierzę, że pani Ewa też super gra. O kurwa, coś za dobrze idzie. A
naprawdę szło dobrze, kurwa, na start. Kopniak też ma? Nie wiem, Holender, no. Jeszcze jeden Estus. Jeszcze elektrykiem mogę pierdolnąć. To prawda, że jestem trochę za greedy. Skoczyłbym dla testu tu, co się może wydarzyć w kwasie. Pewnie się rozpuszczę. Zgadza się. No! Nie wiem, co ja robię, kurwa, nie wiem. Nie wiem, kurwa no! Niepłynne! Pierdole, no weź. To nie jest ciężki boss, tylko ja sobie sam pod górkę robię. No i spoko, tylko że straciłem tyle stusów na start, że ola boga. Nie wiem, trzeba blokować więcej tych ciosów, no. Kurwa, nie wiem, no idzie coraz gorzej, naprawdę. Było lepiej na starcie. Timingi pierdolone. Zobacz. Jak zwykle spierdolić się musiało coś, a dobrze szło. Czemu idzie coraz gorzej? Po prostu trzeba się nauczyć parować tego. Jest ten łatwy boss? Nie wiem, ma być łatwy, ale chyba trolują i nie jest łatwy. Zaraz na tym bossie spędzę więcej czasu niż na jakimkolwiek bossie z Bloodburna. Ile był max boss w Bloodburnie? Godzina 20? 3? Nie. Niemożliwe, że 3 godziny, nie. Nie no, daj letala! I chuj. Aaa, był letal. Przecież to nie wina bossa, że gucio wszystko ryjem paruje, że mniejsze większe. I chuj. Przynajmniej go mu zdemodżowałem. Nie. No. Idealnie. O kurwa, jak nie ja! A, no. Był dodge. Nie za... ciężko to przez gardło przechodzi, ale no nie zarejestrowało... Kurwa, pary. Nie zarejestrowało sparowania. No ale... Poważnie kliknąłem. No kliknąłem pary. Ja wiem swoje, wy sobie możecie mówić co chcecie. Nie no... Nie... Nie dam rady, kurwa, tak powiedzieć bez uśmiechu. Pewnie. Nie, wolę. Nie wiem, czemu idzie tak ciężko teraz? Szło lepiej. Na starcie, jak jeszcze nie znałem tak tego bossa, jak znam teraz, szło lepiej. Brakowały z 3 ciosy i bym go pokonał, a teraz zobacz. Oj! Czuję, że to nie jest boss na siedzenie do rana. To jest boss na jedno podejście ze skupieniem i z fartem. Widzisz ten refleks, kurwa? Naprawdę dobrze wyszło. Czemu wiem, jak się to zakończy? O, jednak nie. A, było blisko. Wzmacniacz płomienia, kamień szlifierski i ergo płomienia. A co to? Zaraz przeczytamy. Wzmacniacz płomienia. Centralny rdzeń. U Eugenii lub za pomocą maszyny rzemieślniczej.
Weniniego można stworzyć rękę legionu o potężnej sile rażenia. A, o nową łapę to jest. Tymczasowo nakłada atrybut ognia na broń. Zapraszam was wszystkich. A czy jak mam ergo bossa, to nie działa tak jak w Soulsach, bo Linear to tam coś powiedział, że mogłem broń z niego mieć. Że daje ergo bossa i dostaje jego broń czy coś? Tak działa? A gdzie jest ten... U kogo mogę to pozyskać? Chyba, że to jeszcze nie jest ten etap gry. A, później będzie. Aha. Może to gówno ta broń jest i se zużyję to. Nie jest? A jak jest? Pytasz? Nie. Dobra, to używam tych słabszych ergo. Ale jak dla mnie trochę przesadzili chyba z ilością itemów. Za dużo tego dropi, szczerze. Non-stopper coś dropi. Tego wpizduj się, trochę idzie pogubić. To wygląda jakby dół można kompletnie zignorować i iść se dalej. Ale coś tu będzie pojebanego, wyczuwam na dole. Z kotkiem. Już się polubicie. Skurwa no, przecież klikam. Nie, pojebane te... Leżasz i moba wytrącasz z równowagi, przerwasz mu atak i se bijesz. Jak król, a tu nie. Tu nie wytrąca z równowagi to. Podstawowe mobki proste, ale jak zdecydują dać jakiegoś wzmocnionego moba, to trochę przyginka. Jak bardzo on jest wzmocniony. Ło, skarb. O kurwa. Skalowanie B? To upgrade jest. Trzeba zmienić rękojeści. O, zajebiste! W końcu coś, co wygląda trochę pod siłę. Fajne. Oj, wolne. A da się to w dwie łapy założyć? Bo ja tak trzymam, jak nie będę mówił, ale... Da się to w obu rącz nosić? No kurwa, i tak nie daje rady go wytrącić. Jestem przeciążony. Trzeba to naprawić. A robi się to tak. Tak. No! Co to kurwa jest? Miał być wielki wuj pod siłę? A jest mechanik z kluczem. Znaczy się spoko, ale no zasięgu nie ma za dużo. Bo mógłbym co nieco dokręcić. Jak ty wyglądasz? Zajebiście! Co się srasz? Na dwa hity ściągałem, a ściągam na... O kurwa! Nie no, znacząca różnica jest. Jest olbrzymia różnica. Odkąd mam tą broń, nawet hita nie dostałem. Nie no, zajebista ta broń. Przyjemniej się gra turbo od razu. Co on tak napier... Ja pierdolę no! Heal, no próbowałem, to miałem oszczałkę wyciągniętą, widziałeś. Nie trafiłem, kurwa, ultem! No i co ja mogę? Błagam, heal. Ten run najprawdopodobniej się niczym nie będzie różnił od poprzednich runów. Chociaż mam pomysł, chodź. To nie jest obugowanie jak coś, tylko sposób. To nie jest bug. Jest mało zwinny i to wykorzystuje. O kurwa, chodź tu. To nie jest abuzowanie. O! Kurwa! Trafił. Diabeł. No nie no! Kurde! Ło! Jeszcze raz to samo. O Mingo? Nie, chcę go raz zabić chociaż. Jaka wymówka? Nie mam wymówki teraz. Ja bym chciał jakiś taki... Kurde. Taki miecz, co z lewej do prawej wszystko tnie jednym ciosem w AOE wszystkich przeciwników. Coś takiego mocnego pod siłę. Nie. Kurwa, już nie podniosłem. Chyba czy podniosłem? Nie podniosłem. Dobra. Nie wiem, kurwa, nie mam pomysłów. Minus 3K, minus 7. Ej! Kurwa! Jaki on szybki! Nie trafiłem. No nie no. Weź. Teraz nasz kochany streamer jest kurwa. Wpadliśmy na pomysł rozdania subików. Zabity. Nie ma remisu. Jest zabity. Koniec. Teraz tam wracamy i już go można skipować.
Dostałem amulet tragarza od niego. Tragarza, zwiększa limit obciążenia, może być. Tym akcentem zakończymy na dzisiaj. Jak komuś się Pinokio podoba, to jutro będzie, dzisiaj będzie, mam nadzieję, kontynuacja w okolicach godziny 19.